Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam jeden z najlepszych modeli drona firmy DJI. Jest to model Phantom 4. Model ten charakteryzuje się 12,4 megapikselową kamerą, która pozwala nam na nagrywanie obrazu w jakości 4K do 30 fpsów. Oprócz tego możemy nagrywać obraz w jakości Full HD do 120 fpsów oraz HD do jakości 60 fpsów. Dodatkowo jest możliwość nagrywania obrazu w jakości FA7K do 30 fpsów. Model ten charakteryzuje się tym, że jego maksymalna prędkość w trybie sportu wynosi 20 m na sekundę, co jest około 72 km na godzinę. Jego prędkość wznoszenia wynosi 6 m na sekundę w trybie sport, a prędkość opadania w trybie sport wynosi 4 metry na sekundę. Dzięki zastosowaniu pojemniejszej baterii możemy użytkować naszego drona podczas lotu do około 30 minut. Jego maksymalna wysokość nad poziomem morza wynosi 6 km. Zasięg, który posiada nasz dron, z którym będziemy mieli cały czas pełną kontrolę nad nim i widok w jakości 720p, wynosi 5,1 km. Aby w pełni korzystać z naszego drona, wymagana jest aplikacja na telefony czy tablety z systemem Android o nazwie DJI GO 4 for Drones Science P4. Oprócz tego użytkować nasz dron możemy również na systemach iOS. Dodatkowo nasz dron posiada czujniki, które wykrywają obiekt i powodują zatrzymanie się naszego drona w celu uniknięcia kolizji. Oprócz tego możemy dzięki naszemu dronowi śledzić dany cel lub poruszający się obiekt. Przykładem tego jest jadący samochód, przez który możemy zaprogramować nasz dron na to, aby skupił się na nim i podążał za nim. Jeżeli napotka on jakieś przeszkody, automatycznie dron się zatrzyma. Dron został wyposażony w czujniki akcelerometr, żyroskop, wysokościomierz. Oprócz tego posiada on nawigację GPS GLONASS, która zapewnia nam, że z miejsca, którego wystartuje nasz dron, po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie, dron wróci i wyląduje dokładnie w tym samym miejscu.